Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Trzeba jakoś zacząć, prawda? Tak, dlatego dajmy głos kobiecie. Pierwszeństwo zawsze mają kobiety. Oczywiście. Jak wygląda proces przeistaczania się w filmowy czarny charakter? Ja nie byłem czarny. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Ale tak sobie myślę w ogóle, że z tym przeistaczaniem się... Jest tak, że najsilniej działa kontekst. Tak myślę. W fotografii jest tak chyba w ogóle, w optyce jest tak, że gdyby nie było tła, to nie byłoby nas widać w ogóle. Więc to tło tak naprawdę nas określa. Więc myślę sobie, że jeżeli inne postacie mówią o tej postaci, że to jest ktoś zły, albo że zrobił coś strasznego, albo że po prostu jest jakiś z piekła rodem i wychodzi nagle uśmiechnięty człowiek, który ma dobre samopoczucie, czuje się świetnie, no to to jest przerażające dla widza, bo działa ten kontekst. Więc myślę sobie, że budowanie historii jest najciekawsze i wtedy wiadomo, kto jest zły, kto jest dobry. Albo na końcu się dowiaduje, że mordercą jest kucharz. Albo na końcu. Ale nie miałeś takich scen, takich stricte... Czarnych? Nie, no miałem takie oczywiście czarne. Po ciemku. Miałeś jakąś scenę po ciemku. Miałem jakieś takie sceny, oczywiście, że się zachowuje jakoś źle, ale wiadomo, że to dochodzi cała ta techniczna strona planu. Że ja robię coś złego, ale tak naprawdę tutaj musi być to zrobione w bardzo techniczny sposób, więc ktoś podchodzi, ktoś ci coś przekazuje i tak dalej. Myślę sobie, że głównie się jednak skoncentrowałem na tym, żeby w tych strasznych sytuacjach mieć znakomite samopoczucie. Pięknie. No, zaliczamy. Zaliczane? Tak, jest zaliczone. Jak ile punktów? Bo to nie wiem, od ilu do ilu. Od 1 do 10 mamy? 11. 11. Jestem na prowadzeniu. Rozumiem, że teraz... Tak, no skoro jesteś na prowadzeniu. A, słuchajcie, to wezmę tutaj to najbliżej. Czy czuł pan jakiś związek między sobą a Wilhelmem Zarębą? Ja rzucę za siebie. Chyba to, jak podchodzimy do przyjaźni, czasami trzeba przymknąć oko. Nie mówię jakby o strasznych rzeczach, ale przyjaźń z Popielskim, w sensie z Marcinem Dorocińskim, którego gra, dla Wilhelma była bardzo trudną przyjaźnią, bo czasami musisz chronić przyjaciół, musisz chronić siebie, musisz chronić pewne sytuacje, które niekoniecznie są dobre. Ale wydaje mi się, że gdzieś łączy nas to, że poważnie podchodzimy do tego, jeżeli ktoś jest nam bliski. I rzeczywiście idziemy za nim w ogień. Co ważne, co mówisz, raczej takie niedzisiejsze trochę. Bo my jesteśmy niedzisiejsi chyba. No właśnie, cały nasz serial jest taki niedzisiejszy. Ale wiesz co, no chyba pewne wartości, to jaki mamy kręgosłup jest ważne i jeżeli my się czujemy z tym dobrze, tak jak mówiłeś o złych bohaterach, który musi czuć się dobrze, no bo musi się czuć. Tak. Jak się zły charakter źle się czuje, to już nie jest zły charakter. Tylko jakiś jeden wielki chaos. No rodzina i przyjaciele rzeczywiście są dla mnie najważniejsze i dla Zaręby ta przyjaźń i gdzieś relacja, w ogóle relacje z ludźmi były ważne i wydaje mi się, że też tak podchodzę, bo kocham ludzi. Wiem, że sami na tej kulce nic nie zdziałamy. To nie chodzi o interesowność, tylko chodzi o pewnego rodzaju poznawanie siebie przez kogoś. Dopóki czegoś na głos nie powiemy, nigdy nie usłyszymy, dopóki siebie w kimś nie zobaczymy, nie będziemy nigdy wiedzieć, kim jesteśmy. Więc gdzieś może takie rzeczy z Zarębą mnie łączą. Czy wystarczająco odpowiedzieć? Wspaniała, wspaniała. Dziękuję. Teraz ja coś wylosuję. Pierwszy z brzegu. Do ciebie. Co czyni Leokadię Tchórznicką postacią wyjątkową? Rzeczowe postrzeganie rzeczywistości, wnikliwość. No i Leokadia ma takie dwie twarze. Z jednej strony ma taką tę siłę kobiecą i jest taką emancypantką. Po drugie też jednak tworzy ten dom. To ja może też jestem taką współczesną emancypantką, że chcę łączyć życie rodzinne i mieć rodzinę, tworzyć postacie, ale też być postacią dla swoich córek i mieć też swój dom. I spełniać się w swojej pasji. Pięknie. Dobrze. To ja sięgam i to będzie pytanie do pana Wojtka. Do mnie? Czy jest coś, czym wzbogacił pan Wilhelma Zarębę? No, pewnie jak każdy aktor rzeczami, o których nie wiedzieliśmy. W sensie, ja to nazywam jakby zewnętrzna strona, jak ktoś się porusza, jak ktoś mówi, jaki ma akcent, jak gestykuluje. Tak jak Marcin, ty, każdy z nas gdzieś dodaje przede wszystkim to, że to my jesteśmy, a jeżeli chodzi o cechy takie gdzieś wewnętrzne, to wydaje mi się, że tak to dodałem mu troszeczkę więcej poczucia humoru, bo lubię gdzieś dużo rzeczy od siebie dodawać. Jak byłem młodszy, dodawałem więcej. Nawet sam się w domu reżyserowałem. Wiedziałem, że to jest niedobra droga. Ale każdy z nas tak bardzo chciał zawsze przygotowanym przyjść tak na plan, żeby już być wyreżyserowanym na planie najlepiej. Już w ogóle scenę wyreżyserować sam, jak się wchodzi na plan. Już wszystko wiesz, gdzie stoisz. Tak. Myślałam, że ja jak wymyślam, to już jest dużo, ale już jest... Jak się było młodym, to już wiesz, wszystko, kurde, w głowie, wszystko było w głowie. Więc wydaje mi się, że ja też lubię dodawać i chyba przez to, że jestem gdzieś tak pozytywnie nastawiony do świata i się lubię uśmiechać od samego rana, to gdzieś to poczucie humoru chyba wychodzi w każdej postaci. Nawet jak gram kogoś złego, ale też złe osoby, jak rozmawialiśmy, też mają wiele tych kolorów w sobie, więc też mają poczucie humoru. Na szczęście Zaręba nie jest zły, nie jest dobry i ma dobre poczucie humoru. Cudownie. Czyli teraz tak, ty. Teraz ja. To może wezmę... Co według pani Leokadia Tchórznicka czuje do Edwarda Popielskiego? O, ja myślę, że tam jest bardzo wiele uczuć. Ale przede wszystkim Leokadia jest w takim wieku, kiedy jeżeli nawet podejmuje taką świadomą decyzję, że nie posiada rodziny i jest w pewnym sensie samotną kobietą, to jednak prowadzi dom, opiekuje się jego synem i ma pewne zasoby miłości, które jakby wylewa na Popielskiego. Nie umiem powiedzieć, że kocha Popielskiego. Ona, nie wiem, opatruje rany Popielskiemu i tam różne są sceny, czy wypowiada się na temat kobiet, które przyprowadza do domu i tak dalej. Jest jakby dużo ma funkcji w sobie kobiecych. Czasami można czytać jako taką miłość wprost. A uzależnienie jakieś w jakimś sensie nie uważasz, że też jest? No oczywiście, no bo jesteśmy jakby, żyjemy w jednym domu, no to oczywiście, że jest uzależnienie. On jest jedynym mężczyzną w jej życiu. No tak. No dobrze, to tak to zostawmy. Tak. Do pana Marcina. Jak epoka pomaga panu w kreowaniu postaci? Czy miał pan ulubiony rekwizyt, część garderoby, który pomógł przeobrazić się w hrabiego Józefa Bekierskiego? Tak. Mało tego, Bekierski mnie tak zainspirował, że w prywatnym życiu też sobie sprawiłem coś takiego i to był sygnet. O proszę. I noszę sygnet, a rzeczywiście Bekierski miał sygnet na palcu wskazującym i pomyślałem sobie, że to jest coś takiego, co go określa. No. Jak jechał samochodem, to ten sygnet był, wiesz, widoczny. Poza tym to jest coś takiego, co świadczy o statusie, o tym, że jest hrabią. I... Zostałeś hrabią. Tak, sam się mianowałem hrabią. Ja właśnie mówię, że mają często na małych i tak, rzadko ktoś ma na palcu wskazującym. To podobno jest takie troszeczkę gangsterskie, że rzeczywiście prawidłowo się powinno nosić sygnet. Tam, gdzie obrączka. Z herbem, tak, na serdecznym palcu. Ale pomyślałem sobie, że on tutaj idzie trochę pod prąd, zresztą... będąc jednym z liderem Frontu Narodowego, jednak może przełamywać te zasady, więc... No wiesz, no, gorzej na kciuku, nie? Bo to rzeczywiście na kciuku nosić... Sygnet na kciuku to może być niewygodny. Panie Wojtku. Śmiesznie na planie, smutno na ekranie. Czy zgadzacie się państwo z tym powiedzeniem? Czasami jest tak, że ktoś stwarza taką śmieszną atmosferę, kiedy nie jest przygotowany. I wtedy rzeczywiście później jest smutno. Natomiast jeżeli ludzie są, jeżeli ludzie przychodzą i są przygotowani i się dobrze ze sobą bawią, to tylko to może być jakąś wartością dodaną. Oczywiście, że tak. No, to prawda. Ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie. Czy na dnie piekła czeka odkupienie? Grubo, bym powiedział. Jeszcze raz. Czy na dnie piekła czeka odkupienie? Mogę odpowiedzieć cytatem Fryderyka Chopina? Oczywiście. Dziś dopiero jutro będzie. Dziękuję. Myślę sobie, że Państwo znajdą odpowiedź na to pytanie, oglądając serial. Zapraszamy serdecznie 25 października na pierwszy odcinek serialu Erynie, w którym mamy zaszczyt tutaj obecni występować. O godzinie to już Państwo sobie sami wybiorą.